Siema wszystkim, z tej strony Soul i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie wbić 200 level, więc jedyne co musicie zrobić, to ładujemy się na mapkę, do której kod macie na samej górze na ekranie. No jeżeli po prostu was załaduje, musicie poczekać od 5 do 10 minut, żeby dostać jak najwięcej expa. I jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć, możecie tutaj podejść do tego miejsca, kliknąć sobie tutaj E i wpisać Soul. Jeżeli to zrobicie, bardzo, bardzo wam dziękuję. Teraz możemy sobie stąd po prostu pójść i idziemy sobie do pierwszego przycisku, więc najważniejsze co musicie zrobić, to wziąć sobie jetpack. Jetpack będzie oczywiście w tym miejscu i bierzemy sobie także grappler. I po prostu jeżeli to wzięliście, możemy sobie już pójść po prostu do przycisku, który jest w tym miejscu, żeby sobie wyłączyć jakby tło. Wyłączamy to i musimy teraz przejść do pierwszego miejsca, czyli do tej budki, więc idziemy sobie na nią. I w tym miejscu musicie podskoczyć. Jeżeli podskoczycie, idziemy sobie tutaj z tyłu. Jeżeli tutaj jesteście, musicie się zbudować do po prostu przodu 3 razy, czyli raz, dwa, 3 i 2 razy do dołu, czyli raz i 2. Po to wzięliście jetpack, że jak ktoś spadnie, żebyście mogli wrócić. Więc klikamy sobie tutaj E i po prostu tutaj powinien się dostać do tam do 30, 40, 50 tysięcy expa. Ja oczywiście dostanę mniej niż wam pokażę na filmie, po prostu wy możecie dostać dużo, dużo więcej, ale ja po prostu już robiłem dzisiaj mapkę, bo nagrywałem jeszcze film i po prostu dostanę troszeczkę mniej. Więc jeżeli już to zrobiliście, to idziemy sobie teraz do kolejnej miejscówki, więc musimy sobie pójść do drzewa, które jest obok tych jajek, czyli jest w tym miejscu, idziemy sobie do niego. I musimy stanąć dokładnie tutaj i w tym miejscu robimy dowolną emotkę. Teraz nas teleportuje i musimy sobie tutaj zejść na dół i idziemy tutaj do jaskini. Jeżeli tutaj jesteście, musicie sobie zbudować rampę jedną do góry, dokładnie tutaj. I w tym miejscu będzie za wami przycisk, klikamy sobie go i tutaj także powinniście dostać no tam do 80 tysięcy expa, ale ja jak widzicie ja już dostałem mniej, a wy na pewno dostaniecie więcej. Dobra, więc jeżeli już to zrobiliście, idziemy sobie teraz do kolejnego miejsca, a kolejnym miejscem będzie po prostu powrót tam, więc idziemy sobie do jajek. I w tamtym miejscu będzie taki hydrant, już wam pokazuję dokładnie w którym miejscu, więc robimy sobie tutaj emotkę. Musicie teraz zejść i tutaj dokładnie powinien być hydrant, który zaraz zobaczycie. Jest w tym miejscu, jak widzicie. Tutaj powinien być. Jeżeli go nie ma, to po prostu on będzie w którymś kącie, więc musicie go znaleźć. Hydrant jest tutaj w tym miejscu, więc jeżeli tutaj jesteście przy hydrancie, musicie się zbudować dwa razy do dołu, czyli raz, dwa. I w tym miejscu będzie kolejny przycisk, który sobie klikamy. Idziemy sobie teraz do ostatnich dwóch miejsc, czyli po prostu idziemy tutaj na lód, wracamy sobie i teraz idziemy do budynku, który widzicie tam w tle, więc po prostu musicie się tam udać. Idziemy sobie teraz na przedostatnie piętro, czyli jeżeli tutaj jest najwyższe, to idziemy sobie po prostu na to. I w tym miejscu będzie kolejny przycisk, klikamy sobie go i za niego powinien się dostać, a wydaje mi się, że nawet do 80 tysięcy expa. Więc on jest po prostu na afka, czyli możecie zostawić kompa i on będzie cały czas wam nabijał expa. Idziemy sobie teraz do ostatniego miejsca, czyli po prostu musicie znaleźć drzewo obok broni. Jak widzicie, jest to drzewo, idziemy sobie do niego. I w tym miejscu mamy krzaczek, tylko krzaczka jedno, czyli w tym miejscu dokładnie i musimy się zbudować tutaj 11 razy do góry. 11 i teraz 7 razy w prawo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I w tym miejscu będzie przycisk. Klikamy sobie go, jeżeli nie ma, to budujemy się jeszcze jedną. Jeżeli go nie ma, to możecie się cofnąć. Jak widzicie, on jest tutaj po prostu. Tutaj jest 7 botów. Klikamy sobie E. I w tym miejscu także dostaniecie, wydaje mi się, tam do 40 tysięcy expa. No i dzisiejszego filmu byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się już w kolejnych. Siemanko.